Branża piekarnicza rzeczywiście ma trudną sytuację i można by na ich podstawie powiedzieć, że umieć radzić sobie jak piekarz, bo to, jak wyglądają problemy z finansami piekarni, a to, jak wygląda rynek ich działania, są naprawdę dwa różne światy. Z danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor i BIK, w których widzimy, jak wyglądają zaległości branży piekarniczej. I mówimy tutaj tylko też o części tej branży, tej, która się zajmuje pieczeniem świeżego pieczywa i ciastek. I ta wąsko rozumiana branża ma w naszych bazach około 79 milionów złotych zaległości. Takich firm, które mają problemy z spłacaniem zobowiązań bankom czy też swoim kontrahentom, jest niespełna 830. Jak to wygląda w porównaniu z innymi? Zupełnie nieźle, bo te dane pokazują, że niecały 6% firm zajmujących się właśnie pieczywem, przygotowywaniem pieczywa, ma kłopoty i rodzi ryzyko współpracy dla kontrahentów czy dla banków w porównaniu z niecałym 5,5% progiem dla ogółu przedsiębiorstw. Także różnica jest nieduża, podczas gdy piekarze naprawdę są w ciężkiej sytuacji. Piekarzom z pewnością nie sprzyja zmiana nawyków żywieniowych Polaków wraz z wzrostem zamożności społeczeństwa. Pieczywo zastępowane jest droższymi produktami, nabiałem, owocami, mięsem. No, piekarzom nie sprzyjają też mody na różnego rodzaju diety, fama o tym, że pieczywo jest tuczące, czy też teraz moda na diety bezglutenowe. Sprzedaż pieczywa od 1999 roku w Polsce spadła o ponad połowę, wręcz niewyobrażalnie, bo z około 100 kg pieczywa rocznie zjadanego przez każdego Polaka, dziś pozostało 45 kg. I w takich warunkach ciężkich muszą się odnajdywać piekarze. No jak z naszych danych wynika, że są wyjątkowo solidni, jak na okoliczności, w których im przyszło działać.